Zobaczyłem niemieckie marki i byłem zdziwiony, co to jest za pieniądz, nominał. A później niezwykłe wytłumaczenie rodziców, że każdy kraj ma swoje pieniądze, one zupełnie inaczej wyglądają. Na tych pieniądzach pojawiają się znane osoby historyczne danego kraju. Przez mgłę, ale jednak pamiętam lata 80., tak, gdzie rzeczy takie, powiedzmy w cudzysłowie, kolorowe można było kupić tylko za dolary, tak, i to w Peweksie. Także pamiętam, jak mama chyba mi dała jednego dolara czy dwa, już nie pamiętam, i kupiłem sobie, pamiętam, chyba to był Snickers, gdzie na polskich półkach tego nie było. Także no, ten dolar amerykański był jakby synonimem takiego dobrobytu. Cięcia HBL. We exchange the world.